Proszę Państwa, trzy okrążenia, jak Państwo widzą, nadal safety car na czele tego wyścigu, ale już ruszyli po trzech okrążeniach. Sytuacja oczywiście dotyczy momentu tuż po starcie. No i mamy, Szanowni Państwo, w wyścigu 9 załóg, 9 zawodników, natomiast niestety Kaźmierczak Walkowiak i Andrzej Pniok nie jadą w tym wyścigu. No, poczekajmy, nie tak, rzeczywiście. No i tutaj sytuacja wygląda bardzo interesująco, z uwagi na przecież Dywizję Narodową drugą, na czele jak na razie Wojtek Klimecki, Piotr Fira na miejscu drugim, w generalce Krysmans jest na miejscu trzeci, Krysman na miejscu trzecim, Prykop i Abramczyk na miejscu piątym, natomiast szósty jest Zagórski, Gawlak na miejscu siódmym, ósmy jest Rawecki, a dziewiąty Daria Dziwisz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa. No, spoglądam teraz na klasyfikację. Zresztą poczekajmy, Szanowni Państwo, aż przejadą zawodnicy i zawodniczka, to jedno okrążenie i wtedy już będziemy mieli sytuację bardziej klarowną. Safety car zjeżdża oczywiście w trakcie jazdy safety car. To wszyscy o tym wiemy. Wyprzedzać absolutnie nie można. Wyścig troszeczkę po tej kolizji tuż po starcie się ciut rozciągnął, no ale teraz te szanse się niejako wyrównały, bo przecież zawodnicy jadą jeden za drugim i sytuacja po tym piątym okrążeniu, jakie teraz jest, i będziemy mieli już większą pewność i przejrzystość oczywiście tej walki w kilku klasach. Dywizja Narodowa druga, siódma i szósta przed Państwem. No w siódmej jedzie Piotr Fira tylko. Ale Dywizja Narodowa druga i szósta, to będzie ciekawe. Szósta, Łukasz Rawecki, proszę bardzo. Potem jest Mariusz. Potem Dawid Abramczyk. Krzysztof Żygórski na miejscu siódmym, ale na miejscu trzecim w swojej klasie, czyli Krysman, Bartek drugi, a prowadzi Wojtek Klimecki. No zobaczymy, jak się spisze tutaj Łukasz Rawecki. Na razie prowadzi w tej ogólnej klasyfikacji sezonu 2016 Łukasz Rawecki, potem jest Dariusz Prykop, no i proszę Państwa Dawid Abramczyk na miejscu trzecim w tej Dywizji Narodowej szóstej. Oni jadą w generalce na czwartym, piątym, no i szóstym miejscu. Popatrzmy zatem na ten wyścig. Mamy jeszcze, Szanowni Państwo, do końca tego wyścigu. No cóż, czas biegnie, czas leci. To się mówi niestety, ale 11 tylko i zaledwie minut do zakończenia tego wyścigu, do walki o punkty w sezonie 2016. Zatem będziemy spoglądać na poczynania naszych zawodników przez te jeszcze 11 minut i 20 sekund. No i interesuje mnie bardzo teraz ta sytuacja, która już pozwoli pewnie na wyklarowanie tych miejsc na podium. Przypomnę, Dywizja druga to jest Klimecki, Krysman i Zagórski. Kop, Abramczyk, teraz Zagórski i Daria Dziwisz. I Daria Dziwisz. No, jeżeli spoglądamy na ten wyścig, no to, Szanowni Państwo, to jest dosyć niekoniecznie aż taka duża, ale jednak dobrze tam Prykop, ten Krysman Bartek przepuścił. Oczywiście on w swojej klasie jedzie na miejscu drugim i absolutnie tutaj Prykop mu nie przeszkadza w tym, że wyprzedza go, w generalce oczywiście tak, nie ulega wątpliwości, natomiast to nic nie zmienia, jeżeli chodzi o klasyfikację w jego klasie, bo tutaj, jak już przypominam, raz jeszcze jedzie Dywizja Narodowa druga, szósta, no i siódma
Piotr Fira w siódmej, natomiast w drugiej na miejscu pierwszym, jak na razie Klimecki na miejscu drugim, jest Krysman na miejscu trzecim, proszę Państwa, jest Gawlak i Zagórski na miejscu czwartym. A w szóstej dosyć fajna sytuacja, bo Łukasz Nawecki prowadzi i tutaj obok siebie Prykop i Abramczyk Dawid jadą na miejscu piątym i szóstym, aczkolwiek już bez wątpienia Abramczyk, zdaje się, ale teraz będziemy mieli pewność, jest przed Mariuszem, czyli on powinien być na miejscu czwartym w tym wyścigu. Najszybsze okrążenie, Piotr Fira, minuta 46, 48, przepraszam, 735 tysięcy sekundy, o właśnie Fira, jest Klimecki, Łukasz Rawecki. Tak. Teraz Prykop, Krysman, no analizujemy to, Abramczyk, jest Gawlak, dobrze, Zagórski i za chwilę powinna być Daria. No, gdyby tak się utrzymało, o nie, Daria nie, Daria jedzie na czwartym miejscu jak na razie. Czy to się może zmienić? Oczywiście, że się może zmienić. Spoglądajmy jeszcze raz na tę całą sytuację w tym wyścigu, to znaczy jedziemy od Piotrka Firi, on jest sam dla siebie, bo to jest dywizja narodowa siódma. Potem, proszę Państwa, Wojtek Klimecki tu się nie zmienia, on prowadzi w dywizji narodowej drugiej, ale w generalce jedzie na drugim miejscu. Natomiast z dywizji narodowej drugiej jest jeszcze Bartosz Krysman, on jedzie na drugim miejscu, ale w generalce jedzie na piątym miejscu. No i jeżeli powiem, że w generalce na siódmym, ale trzeci z kolei miejsce, to jest Tomek Gawlak, obok niego Krzysztof Zagórski i tutaj mamy bardzo fajną sytuację, bo Szanowni Państwo, może to być walka o trzecie miejsce na podium, aczkolwiek nie musi, bo przecież Tomek Gawlak jedzie minuta 52, a Krzysiek Zagórski jak na razie minuta 54. To jest jeszcze moment, gdzie możemy podsumować oczywiście te poczynania zawodników dywizji narodowej w drugiej i szóstej, bo trzy klasy w jednym wyścigu. Jeszcze 7 minut 40 sekund do końca tego wyścigu, a zatem czy tutaj mogą nastąpić zmiany? Podejrzewam, że jeszcze może nastąpić walka o to trzecie miejsce w dywizji narodowej drugiej. Fira, Klimecki, pomarańczowe BMW Łukasza Nawieckiego. No i tutaj jest Krysman i Abramczyk, ale przypomnę, to są dwie klasy. Jest Gawlak, no i o tym, co mówiłem, właśnie. Zagórski, tu było to pytanie, czy tu jeszcze nastąpi walka o to trzecie miejsce. Aczkolwiek spoglądam na czasy tych zawodników teraz, na okrążeniu, które jest mierzone ósmym, które już zawodnicy pokonali, no jedzie 53, a tu 56, także raczej tutaj Gawlak umacnia się na pozycji trzeciej, jeżeli mówimy o klasyfikacji na podium, być może tak będzie, zobaczymy. Tomek Gawlak, natomiast Zagórski Krzysiek jest nadal na czwartym miejscu z czasem minuta 56, no tak, to mówi samo, to mówi proszę Państwa samo za siebie. Daria Dziwisz, na szósta, czyli raz, dwa, trzy, nie, jest na czwartym miejscu, bo pierwszy jest Rawecki, potem jest Prykop, potem proszę Państwa jest Abramczyk, no i to są pierwsze trzy miejsca w dywizji narodowej szóstej, ale zobaczymy jeszcze, nie uprzedzajmy proszę Państwa faktów, bo wyścig będzie trwał jeszcze przez 6 minut niespełna, 6 minut plus to jedno okrążenie. No, co mamy jeszcze dzisiaj? Póki zawodników nie ma i możemy tutaj złapać mały oddech, mówiąc o tym, co dzisiaj. Dzisiaj, Szanowni Państwo, jeszcze mamy do oglądania dywizję narodową piątą, walka o tytuł Mistrza Polski. Tak, i o godzinie 16 mamy, Szanowni Państwo, długi dystans, czyli godzinny wyścig i to wszystko potrwa do godziny oczywiście 17. Potem bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Taksi, raz jeszcze taksi. No i miejmy nadzieję, że możemy sprawić przyjemność nie tylko sobie,
ale możemy sprawić oczywiście przyjemność komuś, fundując taksi. To jest jazda po torze 4 km 83 metry. Swoim ulubieńcom, swoim znajomym, przyjaciołom, sponsorowi i tak dalej, to będzie po zakończonym wyścigu, tak zwanym godzinnym, długim dystansie. Oczywiście nie muszę przypominać, jadą zawodnicy sami, bądź też oczywiście jadą, jedzie załoga, drużyna, dwóch przynajmniej, jak najbardziej może. No a jeżeli jedzie jeden, to jest przerwa w tym wyścigu, ale będziemy mówili o tym nieco później, podczas trwania tego wyścigu. Mamy 9 okrążeń, proszę Państwa, już zmierzonych. Nic tutaj na razie się nie zmienia w tej sytuacji, jaka była parę minut temu, czyli Piotr Fila prowadzi w generalce i w swojej klasie. Na miejscu drugim jest Wojtek Klimecki, ale pierwszy w swojej klasie dywizjonowej drugiej. Łukasz Lawecki jest na miejscu trzecim, a czwarty jest Mariusz Prykop. Ja tylko przypomnę, że Łukasz Lawecki jedzie 50, a Prykop jedzie 49. Czy to będzie miało znaczenie? To jest ciekawe. Na te 3 minuty przed końcem, a właściwie 5 minut przed końcem tego wyścigu. Rawecki, Prykop. No, myślę, że Łukasz Rawecki powinien sobie poradzić, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce na podium. Aczkolwiek, chwila, moment. Jeszcze nie koniec wyścigu. Mariusz Prykop, czas 50, nieco szybciej, ale czy mu starczy czasu, czy mu starczy tych okrążeń do mety, do kreski? O tym się przekonamy, a czas nieubłaganie pomyka do zera, więc Mariusz musiałby tutaj naprawdę stoczyć wielki bój z doświadczonym zawodnikiem Łukaszem Raweckim w walce o pierwsze miejsce na podium. No, on oczywiście, że może, ale myślę, że Rawecki będzie tutaj dzielnie bronił swojego pierwszego miejsca na podium w dywizji narodowej szóstej. Czyli Łukasz Rawecki, proszę Państwa, jest trzeci w generalce, ale pierwszy w swojej klasie. Czyli dywizja narodowa szósta, numer 62 Rawecki, 77 Mariusz Prykop. No i na miejscu trzecim jest Dawid Abramczyk z numerem 64. Nadal najszybsze okrążenie. Piotr Fila tym razem na poprzednim kółku to zrobił na 9 okrążeniu. 1,48, 415 tysięcy. Minimalnie szybciej, ale szybciej niż na początku tego wyścigu. No ja przypomnę, że safety car przez ładnych kilka minut zawodnicy zrobili tutaj 3 okrążenia za safety carem, no więc ta sytuacja też ma nieco wpływ na miejsca, jakie zawodnicy tutaj zajmują. Jest Rawecki, jest Prykop 49, Rawecki 50. No, niesamowite. A czas ciągle biegnie. Rawecki, uśmiech szatana i za nim Prykop. No nie, ta różnica, no może gołym okiem tego niezbyt dokładnie możemy precyzyjnie ustalić, ale spoglądając na czasy na naszym monitorze, 50,243 tysięczne Łukasza, no i Mariusza, minuta 49,870 tysięcy, no to mówi sama za siebie, więc jest na pewno walka Mariusza, ale wydaje się, że ta odległość, jeżeli zmala, to bardzo, 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 bardzo mało, czyli Łukasz Rawecki może dowieść to pierwsze miejsce, nie ulega wątpliwości, do linii mety. Łukasz Rawecki, przypomnę, trzeci w generalce, ale pierwszy w swojej klasie, dywizji narodowej szóstej. Piotr Chwila jedzie pierwszy w generalce tego wyścigu i w swojej klasie, bo jest jeden zawodnik dywizji narodowej siódmej. Wojtek Klimecki, to jest dywizja narodowa druga, on prowadzi na miejscu drugim, potem jest Bartosz Krysman, no i oczywiście Tomek Gawlak. Mamy tu jeszcze jeden wyścig. Po tym wyścigu to będzie to prawdopodobnie spora ilość. Jedna klasa w tym wyścigu. BMW. Samochody BMW. Dywizja narodowa piąta.
Jest Sfira, jest Klimecki, jest Rawecki i Prykop. I znów bliżej Prykop, znów nieco bliżej Prykop, proszę Państwa, Raweckiego. No ale jeżeli już... To będzie bez wątpienia ostatnie okrążenie tego wyścigu, bo mamy 68, tak, na tablicy świetnej, to jest ten prowadzący oczywiście w stawce, w generalce, natomiast tutaj mamy już 0, 0, 0, 0 i 0, 0 i minut, sekund, tak, więc ostatnie okrążenie, Piotrek Fira, numer 68, zaraz dostanie informację. Daria Dziwisz. No wystartowało tutaj łącznie 12 zawodników, ale po tych perturbacjach na samym starcie, a szkoda dla wyścigu na pewno, już nie jedzie Kaźmierczak, już nie jedzie Walkowiak, już nie jedzie Pniok, już nie jedzie, proszę Państwa, Zagórski. Stawka się nam zmniejszyła do 8 zawodników, przypomnę, 3 klasy, nie ulega wątpliwości. No i tu czekajmy, no tak, ze spokojem na te punkty, o które walczą zawodnicy w sezonie 2016. No i zobaczymy, co będzie działo się jutro, gdzie Kaźmierczak, Walkowiak i Pniok, mam nadzieję, staną na polach startowych i ubarwią na ten wyścig. Klimecki, Rawecki. No tak, no tak, no tak, Łukasz Rawecki. Pewnie zadowolony, że to ostatnie okrążenie. On walczy tutaj o punkty, o pierwsze miejsce. Tuż za nim, proszę Państwa, jedzie Mariusz Pniok i za tym pomarańczowym BMW sytuacja wygląda tak, że gdyby tam było jeszcze jedno kółko, to moglibyśmy mieć ładną walkę o pierwsze miejsce. No wydaje się ta różnica w miarę bezpieczna, w miarę, to znaczy podejrzewam, Szanowni Państwo, że on utrzyma jednak to pierwsze miejsce, Łukasz, chociaż spoglądajmy na Mariusza i tutaj z zainteresowaniem patrzę na tą ostatnią prostą start mety, jak ona będzie wyglądała dla tej klasy tego wyścigu. Przed nami za chwilę znów walka do mistrza Polski. DN5. Daria Dziwisz. 13 okrążeń zrobili w tym wyścigu do tej pory zawodnicy i Daria. Czyli 14 okrążeń, no a wszystko, jak Państwo sobie przypominają, rozpoczęło się od pewnych perturbacji tuż po starcie. Zaraz po starcie, kilkanaście metrów po starcie oczywiście trzech zawodników. A szkoda dla tego wyścigu. No to zacierajmy ręce, co będzie działo się jutro. Fira. I pierwsze miejsce, jest Szachownica. Klimecki, Rawecki, no i Mariusz. No i Mariusz, chciałby, wiem Mariusz, wiem, chciałbyś jeszcze ze dwa okrążenia. Chciałbyś jeszcze ze dwa okrążenia. No a jednak Łukasz Rawecki na pierwszym miejscu i proszę Państwa, nieoficjalny wynik jest następujący. Potwiera pierwsze miejsce, dywizjonowe drugiej, Wojtek Klimecki miejsce pierwsze, drugi Bartek Krysman, natomiast na miejscu trzecim Tomek Gawlak. W dywizji narodowej szóstej Łukasz Rawecki, Mariusz Prykop i Szanowni Państwo, Dawid Abramczyk na miejscu trzecim. To są oczywiście wyniki nieoficjalne, ja zaraz do Komisji Sędziowskiej się udaję po tak zwany protokół oficjalny, a zatem zapraszam na dekorację, zapraszam na podium i zapraszam na kolejny wyścig. Proszę Państwa, dywizja trzecia. Dobrze. Druga. Na podium zapraszam. Miejsce trzecie. Tomasz Gawlak. Miejsce drugie. Bartek Krysman. I miejsce pierwsze. Wojtek Klimecki. Dziękuję Państwu za brawa. Bardzo miłe, ciepłe i bardzo serdeczne. To najpiękniejsze fanfary oczywiście dla zawodników, nie ulega wątpliwości. Wręczają puchary pan Krzysztof Studziński i pan Andrzej Harasimowicz.
Brawo, brawo, gratulacje raz jeszcze Tomek Gablak, Bartek Kisman i Wojtek Klimecki na podium po tym wyścigu. Bardzo dziękuję, proszę bardzo, możemy sobie zrobić z nimi zdjęcie bardzo serdecznie, jeżeli ktokolwiek by chciał się do nich dołączyć, to teraz już i w tym momencie, a jeżeli... No proszę bardzo, ale szybciutko się postarajcie, bo są jeszcze kolejne dekoracje. Mamy jeszcze ciut czasu oczywiście. Dywizja Narodowa szósta. Dawid Abramczyk, miejsce trzecie, drugie. Mariusz Prikop. Natomiast miejsce pierwsze. Łukasz Rawecki, prosimy bardzo. Mariusz tam ładnie przyspieszał. Nie ulega wątpliwości, ale widać, że Łukasz Rawecki kontrolował całą sytuację i dojechał oczywiście na swoje pierwsze miejsce i wjechał na podium na najwyższy stopień. Poprosimy o fanfary. I proszę o brawa, ser. Pięknie brzmią te brawa od Państwa dla zawodników. Bardzo proszę. Ktokolwiek by... Aha, nie, jeszcze mamy jedną dekorację w tym wyścigu. Czekajmy jeszcze spokojnie oczywiście na... No możecie sobie fotki zrobić z tymi zawodnikami. Bardzo proszę. Łukasz Rawecki. Przypomnę. Mariusz i Dawid. No jest to was szampański jak najbardziej. Bardzo miły i fajny moment dla fotoreporterów i fotoreporterek. I dywizja siódma, bardzo proszę na miejsce, pierwsze dywizji siódmej, Piotr Fira, prosimy bardzo Piotrek o wręczenie pucharu, poproszę pana dyrektora, pana Andrzeja Harazimowicza, dyrektora zawodów i zapraszam już za chwilę na kolejny wyścig. Prosimy o fanfary, Piotr Fira na podium. Fajno, proszę Państwa, dziękuję serdecznie, a teraz kilka lat muzyki lekkiej, łatwej, bardzo przyjemnej przed kolejnym wyścigiem.